Jeszcze przed końcem starego roku szpital w Brodnicy otrzymał od władz miasta prezent w postaci sprzętu medycznego. Ssak chirurgiczny oraz pagery dla wyjazdowych zespołów pogotowia ratunkowego. Ssak elektryczny za prawie 10 tysięcy złotych jest przyrządem niezbędnym podczas operacji. Podobny ssak użytkowaliśmy wcześniej kilkanaście lat bez żadnych awarii. Wiadomo, że w czasie operacji nigdy on się nie zacina, funkcjonuje cały czas. A potrzebny jest do odsysania jakichś wydzielin różnych, które pojawiają się w polu operacyjnym. Najczęściej zdarza się, że to jest krwawienie i trzeba odesłać szybko krew, żeby uwidocznić miejsce krwawienia. Albo jakieś inne płyny ustrojowe, które zalegają albo w brzuchu, w jamach ciała. Ratownicy medyczni otrzymali natomiast 4 alfanumeryczne odbiorniki przywoławcze za ponad 2300 zł, które zastąpią stare, wysłużone już pagery. Za pomocą pagerów otrzymujemy informacje o zdarzeniu, miejscu zdarzenia, dzięki czemu nie tracimy czasu na połączenia telefoniczne, tylko każda osoba zespołu ratownictwa medycznego, która ma przy sobie taki pager, patrzy na wyświetlacz, gdzie jest pełna informacja na temat danego zdarzenia. Szpital otrzymał także za ponad 6 tysięcy złotych wózek anestezjologiczny z wyposażeniem, który usprawnia pracę w nagłych przypadkach. Właścicielem sprzętu pozostaje miasto, które przekazuje go placówce w formie użyczenia. W ten sposób w ostatnich 6 latach samorząd brodnicki wyposażył szpital sprzętem za ponad 1 000 000 zł.